Bardzo fajne pytanie Wiktora Bogusza. Chyba w praktyce stosuje ten system, więc być może też będziemy w stanie mu tu odpowiedzieć. Problem zauważony w praktyce na poziomie amatorskim po odbiorze w strefie niskiej, gdzie bronimy w zasadzie w pięciu i przejściu do ataku szybkiego, powstaje problem z brakiem opcji podania w boczne sektory z powodu niskiej pozycji wahadłowych. W jaki sposób można to niwelować? Wiktor, samocha wahadłowi, to już musimy uczyć nie tylko taktyki, ale samocha. Ja pojadę trenerem Sousu, dobrze, dziękuję za to pytanie. Ale może nam to ułatwić na przykład zmiana ustawienia w obronie, nie 5-3-2, tylko 5-4-1 na przykład, może nam to zwiększyć opcje w bocznych strefach boiska. A może po prostu ruch jednej z dziewiątek w sektorze. Albo ruch jednej z dziewiątek w bocznych strefach boiska. Powinien być po stronie piłki, jest tych rozwiązań też. Tak jest. Też w zależności od tego, kim pan trener dysponuje w swojej linii pomocy, czy w ustawieniu napastnikami. No jeśli ma wahadłowego, który zniknie i pojawi się wyżej, no to też może... Jest chyba takie fajne, znaczy nie wiem, czy tutaj stosowane, ale w wcześniejszych publikacjach hasło, które uważam za istotne, w sensie atakując myśl o obronie, a broniąc się myśl już tak o atakowaniu, więc jeżeli gramy w obronie pewnie niskiej, bo takie sytuacje trener mówi, czy tam średniej, zawodnik z pozycji numer 9, w tym przypadku dwóch, no muszą znaleźć się po stronie piłki w pozycji, która gwarantuje im otrzymanie podania. I może być to boczny sektor, przynajmniej dla jednego z nich. I tu podpowiem, że rzeczywiście ja chociażby takie ustawienie stosowałem, że jeden z napastników znajdował się w strefie, którym atakował przeciwnik. W tym sektorze boiska, w którym atakował. Po stronie piłki. I więc mamy dwójkę do szybkiego ataku.